Witam Państwa bardzo gorąco. To już trzeci odcinek Stalowych Wspomnień, ale dzisiejszy będzie szczególny, ponieważ gościmy legendę mieleckiej stali i osobę, bez której trudno sobie wyobrazić największe sukcesy, które rozsławiły ten klub nie tylko w Polsce i na świecie. Dzisiaj jest z nami Edward Kazimierski, wiceprezes urzędujący, bo tak się ta funkcja nazywała w latach 1967-1984, ale wyjaśnijmy, wiceprezes urzędujący to taki, który był na miejscu cały czas i zarządzał klubem. Ten prezes główny, który figurował w papierach, on zwykle pracował w WSK Mielec i tylko nadzorował, co w tym klubie się dzieje, a za sznurki pociągał wiceprezes urzędujący, a konkretnie Edward Kazimierski. To znaczy, zgodnie ze statutem, ja jestem prezesem urzędującym w statucie, ale ja sobie napisałem jako wiceprezes, bo ile tych prezesów może być, prawda? Napisałem sobie na tym, że jako prezes, wiceprezes urzędujący. I bardzo dobrze to zrobiłem. I tyle lat trzymałem się na tym stanowisku, prawda? Nie zamykałem biura, było otwarte, każdy miał prawo wejść w każdej chwili i z działaczami żyłem bardzo dobrze. Ja lubiłem działaczy, a działacze sportowi mnie. I jak ja szedłem do klubu, bo to dyrektor Ryczaj mi wepchnął, na siłę, ja nie byłem sportowcem, to sobie tak pomyślałem, że jak zrobię piłkę, to będzie piękny klub. I udało mi się rzeczywiście. No i dyrektor Ryczaj był kibicem piłkarskim, on się na piłce dobrze znał, więc to był taki wymagający Absolutnie szef. Absolutnie tak. Mm-hmm. I ja mówię, to co ja porobiłem, wszystko, to wszystko z dyrektorem, bo uzgadniałem dyrektorem Ryczajem, bo musiałem, bo to o piątę chodziło, prawda? Także niech mu będzie lekka ziemia. Dużo zrobił i dużo pomógł. Panie prezesie, zaczęło się tak naprawdę od boksu, nie od piłki nożnej, nie od innej dyscypliny, tylko w klubie dostał pan najpierw mały odcinek pod tytułem boks. Ale jak to się stało, powiem. Dyrektorem był Rycerski w ten czas, dyrektor Rycerski. WSK Mielec, przed panem Ryczajem. A Ryczaj odszedł do Warszawy na dyrektora Zjednoczenia. Nie Ryczaj, a Gronek. Gronek, Mieczysław Gronek. Mianował na kierownika ekspedycji. I poprosił mnie, ja byłem kierownikiem ekspedycji już, kierownikiem wydziału, co mnie Gronek zrobił. WSK Mielec. Tak, bo był dyrektorem. I dyrektor Ryczaj mówi tak, panie Kazimierski, wie pan co? Wszyscy moi kierownicy mają jakieś funkcje społeczne, a pan nie ma. Ja panu boks dam. Ja popatrzyłem na dyrektora, mówię, panie dyrektorze, ja nie lubię boksu. A on mi mówi tak, nie zawsze się robi to, co się lubi. I tak pan mógł gorzej trafić. Tak. I wie pan, ja dyrektora Rycerskiego znałem i bardzo go szanowałem też. I przyjąłem tę funkcję, wie pan, i rzeczywiście ten boks pomógł w tych układach różnych. I rzeczywiście prowadziłem boks. I zrobiłem sporo w tym boksie. I doświadczenia złapałem kawałek. Ale jeszcze wtedy został pan w WSK, prawda? To była praca dodatkowa w boksie. Nie. Czyli już został pan całkowicie do klubu przeniesiony. Tak, ten boks przedtem. I rzeczywiście dobrze mi działało, no bo byli wszyscy zadowoleni i zrobiłem wyniki. I proszę pana, muszę to nawiązać do tego. I zbierała się 30. rocznica klubu sportowego w 69. roku. I byłem u Ryczka, pojechałem, jak zostałem prezesem, nawiązłem jakiś skromny sportowy upominek, bardzo mu to spasowało, że po raz pierwszy z klubu facet przyjechał, do mnie gratulacje mi złożyć i życzenia. I polubił mnie po prostu. I mówi tak, dam ci na jubileusz 40. mistrzostwa w boksie. I zadzwonił do PZPN-u, do prezesa boksu. Ja byłem przy biurku. A ten prezes mówi tak, ja na wsi jeszcze żadnych mistrzostw nie robiłem. A Ryczek mówi, niech pan zaczeka chwilę na korytarzu. No wie pan, poszedłem na korytarz, ale siedziałem przy drzwiach i słychać było, bo obydwa mieli uszy przytępione. I powiedział mu tak, jak nie będzie mistrzostw 40. na jubileusz w Mielcu boksie, to nie będziesz prezesem boksu.
I był. I były. O tych mistrzostwach zaraz powiemy, bo od tych mistrzostw wiele się zaczęło, ale wróćmy jeszcze do tego, jak pan zaczynał pracę w klubie, bo to mówimy o przejściu do sekcji boksu, ale w klubie wtedy nie najlepiej się działo, bo spadli piłkarze aż do trzeciej ligi. Brakowało takiego menadżera, który by umiał zachęcić lepszych piłkarzy do gry w klubie, bo odchodzili piłkarze. Odszedł tak. Wiesław Pytlos, odszedł wtedy Henryk Kasperczak na krótko do Legii Warszawa. Co prawda to była służba wojskowa. Ja go stamtąd wziąłem. Ale no właśnie, do tego to też zaraz wrócimy. Ja w starych wydaniach Nowin przeczytałem nawet takie zarzuty zaniedbania w pracy wychowawczej, dewastacja obiektów. No tak, takie sygnały były, jeśli chodzi o Stal Mielec. I w 67 roku to już dyrektor Ryczaj rządził. Było takie małe trzęsienie ziemi, całkiem nowy zarząd i właśnie pan otrzymał tą funkcję, o której mówiliśmy. A Ryczaj w 66 na dyrektora. Tak jest, dokładnie rok wcześniej. No i tutaj były te konkretne zadania, które postawił pan dyrektor Ryczaj i to 40-lecie klubu, to nie miało być tylko takie święto. Tam dostaliście konkretne zadania do wykonania. Między innymi awans piłkarzy miał być. Tak. I to było poparte jakimiś podpisami zawodników, deklaracja. Była, tak. Takie były czasy. Takie były czasy i ja tu mam całe zobowiązania jubileuszowe. Znaczy zadania jubileuszowe, to napisałem wszystko, żeby to nie uciekło. I rzeczywiście, ja z dyrektorem Ryczajem cały czas działałem. Bo zarząd jest zarządem, to społecznicy byli, prawda? Ja tylko ich informowałem, że takie sprawy trzeba załatwić i podnieśli rękę. I rzeczywiście szli mi na rękę. I decyzje były podejmowane prawidłowo i po prostu wszystko opłaciło się. Opłaciło się szczególnie nie tylko w piłce nożnej. Siatka męska, siatka żeńska, piłka ręczna, wszystko grało. Wszystkie sekcje. Nie było źle. Mnie urządzała hala. Było dwie hale tego typu w kraju. Spodek Katowicki i Mielec. I więcej były po 200, po 300 osób, tylko taka była prawda. Jeździłem, nieraz byłem z posiadkarzami czy piłkoręczą, to widziałem, jak te hale wyglądają. Tak samo było w Rzeszowie również. Także hala mnie urządzała i puszczała mnie po ramię na duże wody. Puchar Interwizji w gimnastyce artystycznej, proszę zobaczyć. Europejska impreza, 40 mistrzostwa w boksie w Mielcu. To są te imprezy bardzo duże, prawda? I ja dałem temu wszystkiemu radę. W każdym razie mnie hala sportowa urządzała i urządzała Mielec. I urządzała Mielec. Bo było tyle pięknych imprez w Mielcu. Dokładnie. I teraz właśnie chciałem przejść do tych mistrzostw Polski w boksie, ponieważ tu musimy młodszym kibicom trochę wyjaśnić, którzy pewnie dzisiaj znają bardziej boks zawodowy i są w stanie tych zawodowców wymienić. Natomiast kiedyś boks amatorski, dziś nazywamy go olimpijskim, to była jedna ze sztandarowych dyscyplin. Mieliśmy wielkie, wspaniałe tradycje mistrzów olimpijskich co każde igrzyska. A w tych czasach, kiedy ta impreza odbywała się w Mielcu, no na szczycie sławy był między innymi Jerzy Kulej, w regionie Lucjan Trela ze Stalowej Woli. I Mistrzostwa Polski w boksie była to jedna z bardziej prestiżowych imprez, transmitowana zawsze przez telewizję, no wywołująca naprawdę cały tydzień emocje. Dokładnie. I te mistrzostwa trwały tydzień. No i przejdźmy do tego pierwszego zarzutu. No, ktoś powiedział, że nie będzie robił mistrzostw na wsi, natomiast po tych mistrzostwach Jerzy Zmarzlik powiedział, że takich organizacji, takich mistrzostw nie powstydziłyby się Włochy. Więc co wy takiego zrobiliście na tych mistrzostwach w boksie, że dostaliście takie pochwały? Jest tu artykuł Zmarzlika. Mnie tu trochę przypiął ładnie, bo powiedział, że nigdzie nie byłem na takim mistrzostwie, a tak pięknie zorganizowałem. Ale znowuż dzięki Ryczajowi. Jerzy Zmarzlik wtedy guru dziennikarzy sportowych w Polsce, bo tak, to też trzeba dodać. To była szycha. W każdym razie znaleźli mi się bardzo dobrze. I te bloki mieszkalne, które tam obok, to dyrektor Ryczaj zakład budował. I mówi tak, bo ja nie wiedziałem, przyjechałem od Ryczaja, jak to mi powiedział, to przyjechałem do Ryczaja, bo gdzie ja ich pomieszczę. Bo w Mielcu, jeszcze przypomnijmy, nie było wtedy hotelu. Hoteli, takiego, robotnicze w którym były, były robotnicze hotele, w którym były wspólne łazienki na całe piętro. Tak. Natomiast przyjechałem do dyrektora Ryczaja,
A on mnie wykręcił, kolanem mnie w tyłek uderzył. To coś ty nie powiedział, tak? Czy nie? Ja mówię, nic nie powiedziałem. To powiedz tak. I za dwa bloki mi zatrzymał. Nie dał ludziom. I hotele my zrobili. I każdy zawodnik miał pojedynczy pokój z łazienką. Wszystko. Tak my zrobili pięknie. Taka prawda była. I mistrzostwa wyszły na medal. Po prostu tak mi się udało. Ale dzięki pomocy dyrektora Ryżaja, bo tego bym nie zrobił inaczej. Ja dodam jeszcze, że całkiem niedawno przed tymi mistrzostwami, bo w kwietniu 1967 roku został oddany basen kryty. Tak. I wszyscy zawodnicy, bokserzy, pięściarze, przepraszam, uczestniczący w tych zawodach, mieli bezpłatne wejście na ten basen. Na dworcu był punkt recepcyjny, który zbierał wszystkich zawodników, a podczas ceremonii otwarcia tych mistrzostw, podczas grania hymnu, zgasły światła i biało-czerwona flaga na punktowcu została wniesiona do góry. To jest, to pan wyprzedził epokę trochę, jeśli chodzi o organizację imprez. Basen otwarty dałem do użytku w jubileuszu w 1969 roku. Piękne baseny w ten czas były. Także no rzeczywiście było fajnie. I nie było żadnych uwag. Były bardzo dobre uwagi. Ja napisałem. To nie ja mówiłem, tylko redaktorzy. Tak, mówię. I jeszcze komplementował te mistrzostwa nie tylko pan Zmarzlik, ale no guru, wielki mistrz boksu Felix Sztam, który wtedy pierwszy raz był w Mielcu. Tak. I też mówił, że miał wątpliwości przed tymi mistrzostwami. Tam i Szydło, to ja byłem z nimi w kontakcie cały czas, oni mnie klepali i dziękowałem, że widzieliście, że nie ryszyli, że tak mistrzostwa wyjdą w Mielcu. No dobra, panie prezesie, ale to było takie trochę pożegnanie z boksem w Mielcu, te mistrzostwa. I tak było. No. I jaka była sytuacja? Ja opanowałem cały klub, wszystkie sekcje. Najgorzej było u mnie z boksem. Chłopaki się bili na placu centralnym, awanturowali. Nie mogłem się poradzić z nimi w ogóle. I postawiłem na zarządzie, poszedłem do dyrektora Ryżaja. Mówi, jak się biją i gdzie nie trzeba, to rozwiąż boks. Ja poprosiłem działaczy bokserskich, bo ja to byłem pestka, ale byli ludzie, którzy rzeczywiście lata pracowali w boksie. I musiałem z nimi to wszystko elegancko pouzgadniać. I rzeczywiście uzgodniłem i rozwiązaliśmy boks. I sprawa się uspokoiła. W ten czas nie miałem kłopotu już na zewnątrz żadnych. Tak to z milicją miałem, kurczę, cały czas i tu na placu się bili i tak dalej. I dlatego tylko ten boks został rozwiązany. Panie prezesie. Bo były inne dobre sekcje. Dokładnie. Wracając do tego określenia, gdzie tak nie wszyscy na ten Mielec patrzyli życzliwie, no bo małe miasto gdzieś na końcu świata, 20 tysięcy tak, mieszkańców tak było wtedy. Ale od momentu, kiedy pan przyszedł do klubu, to oprócz mistrzostw Polski w boksie, jak już ustaliliśmy, bardzo prestiżowa impreza. Wynotowałem sobie turniej finałowy mistrzostw Polski juniorów w piłce nożnej, gdzie Stal zajęła trzecie miejsce, 68 rok. Mecz piłki ręcznej, międzypaństwowy kobiet Polska-Dania w 68 roku. Udzieliliście też gościny Krakowi, która tutaj grała Puchar Europy, bo nie miała hali u siebie. W 69 roku mecz młodzieżowych reprezentacji Polska Finlandia, gdzie trener Kazimierz Górski jeszcze za nim objął. Piłka ręczna, mecz Polska-Węgry, też młodzieżowy. Turniej siatkówki z udziałem reprezentacji Czech, Rumunii, Norwegii i Polski. To jest piłki ręcznej. I w maju turniej siatkówki, obydwie te imprezy były o Puchar Nowin Rzeszowskich. Jak wam się udało dostawać organizację tych imprez? Tak, było imprez. Proszę, to jeszcze nie wszystkie są. Oczywiście, a to te najważniejsze wymieniłem. Tak, było dużo imprez. Wie pan, i dlatego ja sobie... Ja na obiektach siedziałem od rana do wieczora, bo tam musiałem to, prawda? Tam było moje miejsce pracy. No ale musiał pan mieć ekipę ludzi, która to organizowała wszystko. Jak to znaczy wtedy, działacze poszczególnych sekcji byli. Jak wtedy oni podchodzili do tego? Bo to jednak jest robota, więc to jest zajęcie. Jak podchodzili do tego? Ja dogadywałem się z działaczami. Mhm. Cały widz na tym polega, że ja sam tego nie robiłem. Ale miałem działaczy w każdej sekcji po 10-11 ludzi. Na wydziałach oni pracowali i po prostu działali. Ja tylko pewne kierunki z nimi omówiłem. Ale ciężko było ich namówić do tego, czy raczej robili to z entuzjazmem? Raczej robili to rzeczywiście z przyjemnością i jako działacze po prostu. No, wiedzieli, że trzeba coś zrobić dla ludzi. To było coś nowego? No nie narzekałem.
każdym razie jeszcze mi zdjęcie zrobili i umieścili tam w tym w gabrocie. Między sobą. I podziękowali mi za to. Ja na działaczy liczyłem, rzeczywiście. I wcale się nie pomyliłem. I byłem w konsultacji z działaczami. A miał pan wolną rękę w doborze tych działaczy, czy raczej to były nominacje gdzieś z góry? Nie. Jak to było więc wtedy? Uzgodniliśmy z dyrektorem Ryszajem, że większe wydziały wezmą poszczególne sekcje. Wydziały były po 800 nawet ludzi, prawda? Czy dwa wydziały nawet. I my, dyrektor Ryszaj przydzielił tym kierownikom poszczególne sekcje. To mi uprościło dużą sprawę, bo się kierownicy wydziału zajmowali też, nie tylko ja, i którzy mieli swoich działaczy do tych sekcji. I ten podział tych ról i zadań to się sprawdził mi w działaniu, bo rzeczywiście dużo rzeczy mi odeszło, oni załatwiali. Także tak było w siatkówce, tak było w piłce ręcznej. I były wyniki po prostu, i były wyniki, bo ludzie zaangażowani byli. Proszę pana, byli prezesi klubu, których działacze nie lubili. Wie pan, tak było. Zgadza się. Powiem panu, to nasza sprawa. O, z Mądrackim, wie pan, on był taki jakiś dobry człowiek, był dla mnie, ale był taki sztywny, jakiś się działacze gdzieś. Bardzo oficjalny. Tak. I po prostu to wiedziałem, że tak jest, to ja już się włączałem ze wszystkie sprawy, żeby nie. I było dobrze w sumie, i było dobrze. To jeszcze powiem panu, co nowiny napisały o panu właśnie przy okazji tych mistrzostw w boksie. Młody, uśmiechnięty, wszędzie jest go pełno. Tak o Edwardzie Kazimierskim. Tak, tak, pisały wtedy nowiny. Znaczy i otwierałem 40. mistrzostwa razem z prezesem boksu i z przedstawicielem Rzeszowa. No, możemy powiedzieć, z przedstawicielem partii. Partii, no, taka była. Ale on był fajny człowiek. Sytuacja. Fajny człowiek był. U niego partyjna sprawa nie śmierdziała w ogóle. Był człowiekiem i czuł się działaczem po prostu. Ja go rybę, ryba się nazywa, ja go bardzo lubiłem. Do niego zawsze w Rzeszowie. Do Marskiego nam załatwi, bo nie chcieli załatwić. To za chwilę do transferów legendarnych wrócimy, bo to są wspaniałe i osobne historie, ale jeszcze ten 69. rok skończymy i przejdziemy do tej pięknej dekady lat 70. Natomiast tak jak wyszło nam w rozmowie, że no, trzeba było wstrzymać budowę, oddanie dwóch bloków, żeby bokserzy, pięściarze mieli gdzie spać, no ale panu gdzieś kiełkowała myśl, że klub, który ma aspiracje, gra coraz lepiej, potrzebuje hotelu, takiego z prawdziwego zdarzenia, który będzie nie tylko miejscem noclegowym dla przyjezdnych, ale też taką bazą logistyczną, gdzie będą pralnie, gdzie będą inne pomieszczenia potrzebne klubowi. I udało się. Muszę to powiedzieć. Jak wstąpiłem do przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Wisieleczka, on się ucieszył. Był taki odpowiednik ministra sportu dzisiejszego, bo to też. Przepraszam, ale czasami młodszym kibicom będziemy takie wyjaśnienia przekazywać. Dla mnie był człowiekiem, traktował mnie jak, ja nie wiem, jak syna, po prostu tak, na tym mi mówił i wszystko załatwiał. To jest, i proszę zobaczyć, te mistrzostwa. I mówi, ja przyjmę ten patronat nad jubileuszem 30-lecia, ale co wam potrzeba? Ja mówię, nie mamy trybun. Nie mamy światła przy stadionie. Nie mamy hotelu. A on mówi, to co wy tam robicie? Nie, nic nie macie. Mówi, dobra, proszę zobaczyć, jakie decyzje podjął w ten czas. Pojedziesz do Sanoka, ja ci dam dokument, przywierzesz dokumentację na hotel. I ja zrobię z waszego ośrodka ośrodek olimpijski, przygotowań olimpijskich. Dał mi dokument, pojechałem. Do tego wziąłem dokumentację, bo kazał mi tylko taki hotel robić, bo nie drogi, prawda? Turystyczny. Tak, jak rzeczywiście był identyczny. Tak. Ale z Sanoka pan chyba jeszcze obsługę przywiózł, nie tylko projekt, ale też pracownicę. Załatwiłem tę dokumentację i w Sanoku była szkoła hotelarska. Jak byłem na miejscu, poszedłem do dyrektora tam. Od razu mówię, nie będę drugi raz jechał. I mówię, panie dyrektorze, wybudujemy hotel w Mielcu, a nie mamy ludzi do przeszkolonych. Nie ma sprawy. I tak wyliczyliśmy dwa lata i on poszedł do tej klasy, poprosił parę dziewczyn,
I one tu zostały, praktycznie zamieszkały to na lata. To znaczy po dwóch latach przyjechały. I zostały w recepcji. Cztery dziewczyny stamtąd przyjechało. Także hotel powstał piękny i miałem personel. I ja ten hotel uruchamiałem i to był hotel klubowy. Nie zakładowy. Klubowy hotel był. Na moim etatach byli pracownicy klubu. I rzeczywiście był pomocą straszną dla mnie ten hotel. I my przyjmowaliśmy i mecze bez kłopotów, bez problemów żadnych gości z zewnątrz. I zarabialiśmy na hotelu. No i miasto miało hotel. I miasto miało hotel. No, to był pierwszy hotel obiektu wolnostojący, to nie było hotelu. Pierwszy wolnostojący. Robotnicze tylko były. Dopiero później zaczęli budować hotel. Bo umówmy się, Mielec no, był szanowany za te imprezy, za to wszystko, ale jeszcze tak, byliśmy przed Mistrzostwem Polski i przed sukcesami piłkarzy reprezentacji, więc jeszcze ten sport nie był takim no, głównym wyznacznikiem. Muszę, to było dopiero wszystko przed nami. I muszę panu paskudną rzecz powiedzieć. Ja nie wiedziałem o tym. Proszę zauważyć, to był hotel związany bezpośrednio z obiektem przygotowań i został sprzedany przez zakład, przez likwidatora zakładu. Pan sobie wyobraża numer, ja się dowiedziałem za późno. I to wszystko już było po fakcie. Tego nie wolno było robić. No wie pan, to i chciałem rozrabiać. Martynuska z inwestycji szef mnie poklepał, mówi, słuchaj, chcesz mieć nóż w plecach bity? No może by tak tragicznie nie było, ale na te procesy nie mamy wpływu i do dzisiaj trwają dyskusje, nie tylko, bo to pan podał taki przykład, ale po 89 roku dużo w Polsce się zmieniało i do dzisiaj trwają dyskusje, czy niektóre rzeczy były dobrze zrobione, czy nie. My dzisiaj wspominamy te wcześniejsze, no i teraz już możemy przejść do tej zasadniczej części. Ale jeszcze muszę panu powiedzieć odnośnie obiektu. Te obiekty, które są z tyłu za hotelem Jubilatem. Proszę pana, tam było kilku gospodarzy, pięciu czy sześciu, już nie pamiętam. Prywatnych. Mm-hmm. I tam koło ulicy Sportowej z tamtej strony zaczęli budować blok, swoje mieszkania. Mm-hmm. I już zaczęli na tą stronę wchodzić. I poszedłem do pani Sołtys. Machała się nazywała. I mówię, pani Sołtys, zróbmy coś, żeby... Ona mówi, no pewno, że tak, te tereny, żebyśmy wykupili u was. Ona mówi, ale to są prywatne, to ja mogę tylko wziąć rolników i pan z nimi porozmawia. Uzgodnicie sobie. I wzięła pani Machałowa. Ja poszedłem do tych rolników i oni powiedzieli jej tak, pani Sołtys, niech pani za tę ziemię wybuduje nam hotel. Budynek. I tam jest taki budynek. I proszę pana, tak się stało. Tak się stało, że poszedłem do dyrektora Czaja, inwestycje poszły do tego, do chłopów, zapłacili. I proszę zobaczyć, ten plac powinien się nazywać Kazimierskiego. I ja ten plac załatwiłem swoim wysiłkiem. To jest apel do radnych? 20 hektarów pola. Pan sobie i proszę zobaczyć teraz, co to pole robi, jaki jest teren. Jakby nie to było, to wie pan, jakby to wyglądało wszystko? Z tego, co pamiętam, tam był też przy tych wszystkich transakcjach, które pan opisuje, tam wtedy bardzo potrzebny zapis się znalazł, że one, te tereny są przekazywane tylko i wyłącznie na cele właśnie sportowe i rekreacji. I dlatego dzięki temu one dzisiaj pełnią dalej tą rolę, jaką pełnią. To znaczy, proszę pana, po tym wykupieniu przez inwestycje ja uruchomiłem boiska. Dwa boiska uruchomiliśmy. I robił to główny mechanik zakładu i dar przywieźli z pastwiska Starnobrzegu i zwolnili Sołtysa za to, bo to dziurę wykopał. Ale proszę pana, proszę zobaczyć, jakie piękne boiska są. Prawda? I to żużlowe zostało boisko też. Teraz tam targi robione. Bazar. Ale to wszystko zrobiłem dla miasta po prostu. Dokładnie. Jako mieszkaniec Wilcza. Panie prezesie, no to czas, że tak powiem, przejść do tej głównej części naszej rozmowy, czyli to, z czego Stal Mielec słynie i co w pamięci kibiców zostało po dziś dzień. Piłka nożna. Przychodząc do klubu, było to ta deklaracja, to zobowiązanie, że musi być awans najpierw do drugiej ligi. Natomiast po wejściu do drugiej ligi z rozpędu weszliście w pięknym stylu
do pierwszej. Jak pan wspomina ten okres i trenera Andrzeja Gajewskiego, który przeszedł z tym zespołem szlak od trzeciej ligi, no można powiedzieć, do Mistrzostwa Polski. Na końcu zrezygnował, ale no, ułożył zespół, który praktycznie bez większych zmian. Dzisiaj to jest niemożliwe. Świetny trener był, niech mu lekka ziemia będzie. Świetny trener Gajewski, rzeczywiście dogadywaliśmy się we wszystkich sprawach. Ja powiem taką migawkę panu. W pewnym momencie na treningu przychodzi do mnie Gajewski i mówi tak, do biura. I mówi, panie prezesie, wyrzuciłem Mariana z treningu i już nie będzie grał z moim zespołem. Mariana którego? Obrońcę. Kosińskiego? Kosińskiego. Ja mówię, panie trenerze, taki obrońca. Patrzymy, a on puka, Marian, do drzwi i wchodzi do nas i klęknął do drzwi. I mówi tak, panie trenerze, już więcej się to nie powtórzy. A co przeskrobał? Proszę. A co przeskrobał? Co pijany zrobił? Był. A. Pijany był, wie pan. I mówi, więcej się to nie powtórzy. Gajewski był fajny człowiek, też taki serdeczny. Popatrzył na mnie, popatrzył na niego. Mówi, panie prezesie, co mam zrobić? To jest pańska sprawa. Dobra, idź na trening. I grał później cały czas. Takie były numery. No i chyba takie nie były... pamiętam dokładnie, ale ma jedną z największych liczb występów ale w Ekstraklasie. Ale rzeczywiście myśmy robili zespół świetny dla Gajewskiego. I proszę pana, Gajewski no, w zasadzie uciekł z trenera, bo myśmy go nie chcieli puścić w ogóle Gajewskiego. No to było zaskoczenie duże. Straszne. I dla mnie też. Okazuje się, że to rodzinna sprawa, wie pan. Nie było siły. Gdzieś żona wypatrzyła, że tam coś nie tak jest, wie pan, i musiał jechać do domu. I straciliśmy go, ale na jego miejsce wziąłem Kontę. On był w Rzeszowie. Stali Rzeszów wcześniej, tak. Tak, on był w Rzeszowie, ale znałem się dobrze z Federacją Stal w Budapeszcie, z szefami. I wie pan, pojechałem do Budapesztu, proszę pana, i rzeczywiście Kontę poprosili i Konta przyszedł do Mielca. Dużo dobrego słyszał o Mielcu. I przyszedł i też dobrze trenował i dobry zespół prowadził, dobrze. Ale to był trener zagraniczny, prawda, także... Panie prezesie, a propos, wspomniał pan wcześniej o transferach. Dwa takie wielkie transfery pan przeprowadził. Oczywiście zawodnicy przychodzili, bo były i też duże nazwiska później. Natomiast w trakcie zmian barw klubowych pierwsze takie nazwisko dosyć pokaźne to Jan Domarski. Tak. Wykorzystał pan sytuację, w której Jan Domarski trochę poróżnił się ze Stalą Rzeszów, a był to zawodnik no już wypróbowany w reprezentacji Polski, mający no sporo występów w Ekstraklasie i przydał się Stali Mielec bardzo, bo pomógł mocno. Właśnie to był ten sezon pierwszy z Mistrzostwa Polski. On pomógł nam i pomógł reprezentacji kraju. Proszę pana, ja miałem straszne kłopoty z Domarskim w Rzeszowie. Uruchomiłem wszystkie guziki. Bo chłopak chciał przyjść i był u nas, prawda? Bo nimi interesowały się też śląskie kluby, chyba Górnik Zabrze i Polonia Bytom. Tak, z tego, tak, co tak, pamiętam. Ale on tam nie chciał. I proszę pana, tak się złożyło, że ten Ryba, sekretarz, mocny człowiek w Rzeszowie, on mnie go załatwił. Powiedział, idziesz do Marski, do Mielca. Nie ma na to rady, bo my cię nie możemy puścić na Śląsk. I rzeczywiście on pomógł. To pomógł nam po prostu. I mnie. I Domarski przyszedł. Ale to się też trwało. Pół roku trwało. Proszę pana, to ja się to tyle, ale chcę panu powiedzieć, opowiem panu historię z tym. Andrzeja Szarmacha? Tak. Wrócimy. Za chwilę przejdziemy do Andrzeja Szarmacha. Skończmy temat Mistrzostwa Polski. I przyszedł i chłopak grał. Grał. Pięknie grał. Cały czas. I bramki strzelał. I mało. Anglikom strzelił bramkę, która upoważniła historyczna Polskę. Bramka. Historyczna bramka. Pamiętam, jak komentator przed meczami, zresztą i z Anglią, i wcześniej z Walią, mówił, że trener Górski dobierał, zresztą to można też w literaturze przeczytać, dobierał skład też formacjami klubowymi.
I dzięki temu, że oczywiście złożyła się też kontuzja Włodzimierza Lubańskiego na to, tak, tak. Ale przez to, że grali w Mielcu, to już było też po Mistrzostwie Polski, trener Górski postawił na trójkę Mielczan. Grzegorz Lato, Henryk Kasperczak, Jan Domarski. I ta trójka zdobyła gola na Wembley. Tak, zgadza się. I grali, to był szkielet reprezentacji Polski. Świetni chłopcy byli. Ja przeżyłem, jak tam pojechałem do Warszawy, to mnie klepali za tych chłopaków po prostu, no bo trzeba było poklepać kogoś, bo oni się nie dali. Ale poruszył pan wątek reprezentacji, mówimy już o tych pięknych chwilach, ale trener Kazimierz Górski, no powiem tak przekornie, długo przekonywał się do Grzegorza Laty. To znaczy on go, proszę pana, on zdaje się z Grecją grali mecz i przegrali. I ten Ciszewski go opisał, że jeździć bez głowy. I dzwoni Górski do mnie i mówi, wyślij mi tu tego Latę i do reprezentacji. I ja poszedłem do Grzesia, mówi, ja nie pojadę. I ja mówię, Grzesiu, mówi, opisał mnie teren, mówi ten redaktor w ten sposób, że głowa, jeździć bez głowy, mówi, ja nie pojadę. Przekonałem go i pojechał i strzelił 3 bramki. To pan opowiada chyba o tym słynnym meczu z Bułgarią, tak, gdzie z został powołany, tak. A wcześniej było tournée po Stanach Zjednoczonych. Kazimierz Górski powołał tam Krzysztofa Rzeźnego, Jana Domarskiego i Henryka Kasperczaka, nie powołał Grzegorza Laty. Tak. I tutaj Grzegorz Lato no, trochę się obraził. No i w swojej książce, zresztą w wielu wspomnieniach, mówi, że pan prezes Kazimierski go przekonał, żeby do tej kadry wrócić. Tak, tak, tak było, rzeczywiście. I od tej pory już Grzegorz Lato w kadrze był. Pozostał. Nie było tak, że nie był powołany. I mnie, proszę pana, na Mistrzostwa Świata Górski postawił na zarządzie. Kazimierski ma być razem z trenerami na meczach w Erevenie. I rzeczywiście dołączyli mnie do trenerów i byłem na tym meczu. 4 mecze oglądałem i na tym meczu byłem, co tak lało, na ostatnim. Jak dla pana, jak pan widział te mistrzostwa, jak pan widział zachodnie Niemcy, trochę inny świat od tej rzeczywistości, proszę która pana, była w Polsce wtedy? Ja byłem w Hiszpanii, byłem w RFN-ie i tak sobie mówię, czy ja doczekam kiedyś takich chwil, żebym tyle samochodów widział i takie sklepy zaopatrzył. To czekałem. Chyba. Udało tak się. Było, rzeczywiście. Także spełniło mi się też to. To zamknijmy. Pierwsze Mistrzostwo Polski. Proszę nam powiedzieć, jak pan wspomina ten decydujący mecz z Zagłębiem Wałbrzych, wygrany 2-0, który przypieczętował ten tytuł. Ja byłem przyzwyczajony, że oni chcą to wygrają. Tak byłem przyzwyczajony. Tak, bo tak jak Krzysiu mówił, panie prezesie, przegramy mecz. No, byłem przyzwyczajony na wyniki dobre cały czas. Nie było złych wyników, ale mnie posądzały inne sekcje, że panie Kazimierski, pan tylko się piłkarzami zajmuje, a nie nami. Tak było. No ale wszystkie sekcje traktowałem. Ale w latach 70. mieliśmy 3 zespoły w ekstraklasie, bo piłkarze ręcznie i siatkówka. Do dzisiaj to też jest praktycznie niemożliwe, tak. Żeby z jednego miasta 3 takie zespoły funkcjonowały. Tak, no i tak było rzeczywiście. Dlatego mówię, że ja przesiedziałem cały czas bo i w związku, polskich związkach, bo musiałem dogrywać, żeby nie pokryły się mecze. Będzie siatka i piłka nożna w jednym. A każdy chciał chodzić na wszystko. Na wszystko. No właśnie, a ile ludzi chodziło wtedy na do piłkę nożną? Pełna hala. Pełna hala i pełny stadion, no tak było, proszę pana. Ale też przypomnijmy, że pracownicy WSK, którzy płacili składki z własnych wypłat, one były no, dobrowolne, ale tak no, iluzorycznie, ale oni mieli bezpłatny wstęp na obiekty. Tak. Mieli bezpłatny i byli. Nie. Więc było 12, proszę pana, 22 tysiące ludzi za mnie pracowało na fabryce. A 11 płaciło 1%. To miałem 250 tysięcy złotych, wie pan. Na kupce leżały. Ja nie narzekałem na pieniądze. A oprócz tego to ich hotel, wie pan, jest tak, że ja nie chodziłem na żebry nigdzie. Bo mieliśmy pieniądze od kibiców. Także i inne sekcje też po prostu, prawda? I urane wszystko było, w turniejach, ile turniejów różnych międzynarodowych żeśmy organizowali. Także
No dobrze było. Byłem zadowolony. Panie prezesie, no i teraz chciałem wrócić do takiego zdjęcia, które zaraz panu pokażę. Pana, jak pan zaczynał pracę w klubie i za chwilę zobaczymy Edwarda Kazimierskiego po zdobyciu Mistrzostwa Polski, taki króciutki wywiad do telewizji. Kilka dni przed inauguracją sezonu piłkarskiego złożyliśmy wizytę w Mielcu. Rozmawiam z wiceprezesem do spraw organizacyjnych, panem Edwardem Kazimierskim. Panie prezesie, po raz pierwszy wystąpicie w nadchodzących rozgrywkach w roli drużyny, która będzie broniła tego, co zdobyła w ubiegłym roku, mianowicie tytułu Mistrza Polski. To na pewno zobowiązuje. Zobowiązuje i liczymy się z tym, że sytuacja będzie na pewno kłopotliwa. To był krótki wywiad, który nagrała Telewizja Polska, przyjeżdżając do Mielca zaraz po zdobyciu tytułu Mistrza Polski przez Stal Mielec. No, kilka tygodni później, bo tam już był przedstawiany trener Brożyniak. Panie prezesie, pamięta pan ten moment, tą chwilę, tą wizytę telewizji w 73 roku? No, było tyle spotkań, że trudno mi się wyczyścić, które do miejscu. Ale w 73? Tak, to co oglądaliśmy przed chwilą. Aha, nie, tak, to pamiętam, na ławce tam siedziałem, tak, to pamiętam. Mhm. Pokazywaliśmy przed chwilą pana zdjęcie z 60-tych lat, kiedy obejmował pan pracę w klubie i porównujemy z tym. Wtedy miał pan 42 lata, tyle co ja teraz. Figurę zdecydowanie lepszą ode mnie, ale patrząc na włosy, no już był pan całkowicie siwy, tak. Czyli te kilka lat pracy w klubie kosztowało panu kolor włosów. Na pewno, to jest prawda, że posiwiałem, ale mi włosy nie wyszły. Nie wyszły, ale stresów ale tak, było dużo, w związku tak, z czym... Także zmieniłem rzeczywiście wygląd na głowie, no ale... Koledzy chyba z zarządu mówili na pana siwy, miał pan taką ksywkę. Tak. No, słuchaj siwy. Pieszczotliwie. Słuchaj siwy. No, no ale... i panie prezesie, no to Mistrzostwo Polski panu tych zmartwień jeszcze dorzuciło, bo... Mielec znaczy, nie był gotowy na organizację meczu Pucharu Europy. Ale wie pan, ja się to zadowolenie i uciecha, wie pan, to zatkała wszystko. Bo to jest to straszna rzecz. Powiedzieli, że Mistrzostwo Polski, Mistrz Polski jest w Mielcu. Mm-hmm. Także ja miałem wszędzie gratulacje w Warszawie i gdzie poszedłem, to mnie ściskali mi dłoń. I to był rzeczywiście wynik, proszę pana, to w tym czasie. Dwa mistrzostwa i trzecie wicemistrzostwo. No ale po tym pierwszym mistrzostwie już tydzień później katowicki Sport pisał, no, że będzie trochę wstydu, bo na Puchar Europy to w Mielcu warunków nie ma. A wy wzięliście się od razu do roboty. Co prawda, no, nie udało się tego stadionu na czas zbudować. Proszę pana, w 73 roku rozburzyłem stadion. Mecz z Czerwoną Zwiezdą grałem na Wiśle w Krakowie. Chłopaki mnie przyjęli z Wisły, wie pan, serdecznie i bardzo dobrze. I tak, jak u siebie. Ale niewiele brakowało, żeby zdążyć, bo to media wtedy bardzo mocno relacjonowały, nowiny pisały o postępach na budowie. Byliście blisko, żeby się wyrobić. No, przynajmniej ta trybuna wschodnia, żeby powstała. Tak, proszę pana, ten budował kościół i budował trybuny. I miał kłopoty jakieś tam z kościołem, brakło mu cementu, wie pani, tutaj to zostawił. Praca była na trzy zmiany, tak, ludzie z fabryki przerzuceni. Ale w sumie na mistrzostwo drugie Polski byśmy stadion oddali. A, to już wcześniej był nawet na mecze pucharowe. Tak, zgadza się. No ale w każdym razie z Realem, z tym, graliśmy już na Z Realem, tak. No i wcześniej z Hamburgiem i z Jeną. No ale szkoda, bo... I proszę zobaczyć, co się stało. Stadion wybudowany na 30 tysięcy ludzi. Jurasz, inżynier, który był szefem, jak skończył trybuny, to my tam postawili jakieś winko, wie pan, i mówi mi tak, Edward, jemu też Edward było, Edward, weźmiesz chłopaka z siódmej klasy, podtrzymasz mu drabinę, żeby się nie przewrócił, niech te węzły raz na 5-6 lat na dole, a na górze po 15 lat. 30 minęło, nie robili nic przy trybunie, proszę pana. To, co była wybudowana. I to
kupę pieniędzy poszło na trybunę, 30 milionów. No, to był wtedy najpiękniejszy obieg w Polsce, tak trzeba powiedzieć, mówiąc nieskromnie. Ale no, wysiłku dużo to kosztowało. Ale wrócę jeszcze do tego meczu z Sveną Zvezdą, bo byliście nowicjuszem w pucharach. Tak. Zupełnie. Co prawda no, znakomitych zawodników w składzie. Król Szczelców Ligi Polskiej Grzegorz Lato, bo to jeszcze było przed mistrzostwami świata. Sveną Zvezdą, no, znakomity klub, utytułowany. Trener Miljanić znany. Miljanić, o tak. Kibicom w Europie. No i przegraliście nieznacznie. Nawet niektórzy mówią, gdybyśmy grali w Mielcu, może by tą czerwoną gwiazdę udało mieliśmy się pokonać. Mieliśmy bardzo dobrą opinię po tym meczu, wie pan. I tam u nich, jak żeśmy grali w Jugosławii i tu w Krakowie. I proszę pana, Miljanić to był, no, nie Węgier. Jugosłowianin. Tak. Mm-hmm. I z nim się dogadałem. Jak żeśmy jechali, wie pan, i był później trenerem Realu Madryt. Realu Madryt. Tak jest. Tak jak jest. Żeśmy jechali Rzeszowa, bo tam Real Madryt podejmowałem, to on mi mówi tak, słuchaj. To do tej historii wrócimy. Tak? Ja wiem, co pan chce powiedzieć. Do tej historii wrócimy przy meczu z Realem, bo ona jest piękna, ale skończmy temat Sveny Zvezdy i stadionu. No, musieliście przenieść całą logistykę do Krakowa. Hotel Krakowia chyba był waszym biurem, waszą bazą. Jak to wyglądało? Jak się organizuje mecz? Przyjęli nas jak rzeczywiście swoich przyjaciół. To jest prawda. Ja z nimi traktowałem cały czas. Wszystkośmy pouzgadniali i rzeczywiście nas w niczym nie oszukali. Ani ja nie oszukałem w pieniądzach. Także rzeczywiście Kraków nam pomógł i miałem wielką sympatię przez dłuższy czas. Dałem im nawet jakieś tam pamiątki klubowe z tego meczu. Także Wisła nas przyjęła bardzo dobrze. I to całe szczęście. Ja tam tydzień czasu siedziałem w Krakowie, w hotelu mieszkałem, bo no, to trzeba było przepilnować wszystkiego. A tutaj dwa pociągi załatwiłem z Mielca i chyba 30. Chyba więcej tych pociągów było. Dwa. Dwa? Mhm. Tak. Mhm. I autobusy. Mhm. Także bo załatwiałem. No i w Krakowie mieszkało też dużo młodych Mielczan na studiach. Stadion był pełny. Pełny. Mhm. Pełny stadion był rzeczywiście. Taka mocna była ta Sveną Zvezdą? Była do ogrania, ale ładnie też grali, trzeba powiedzieć. I u siebie, i tutaj w Krakowie. Była do ogrania po prostu. Ja nie wiem, jak to się złożyło. Mało doświadczenie, żeśmy, ale niziutko przegraliśmy, bo cena była bardzo fajna. Tak, tak. I jedna, i z Realem później też było. Także, ale ja chcę panu powiedzieć taką migawkę. Ja jadę z nimi z Rzeszowa i ten Miljanić mówi, słuchaj, powiedzieli, że ty jesteś komunistą, do kościoła nie chodzisz. Czyli jednak to ta opowieść sprzed Realem Madryt. Tak. I że do kościoła nie chodzisz i zawodnicy, że nie wolno im chodzić. I ja tak, u nas w Mielcu był jeden kościół, tylko Mateusza. Mm. Nie było innych kościołów jak teraz. No na osiedlu był już ten barak, ale funkcjonował. Dużego nie było. Był jeden. I ja jadę do tego i tak sobie myślę, jak Mateusz będzie zamknięty, to jestem załatwiony, bo mówię, dobrze, pojedziemy. I pojechaliśmy przez stary. Mój Boże, otwieramy, kobiety różaniec mówią, są w kościele. A, nawet jakby był zamknięty, to ksiądz Madej był kibicem, to by otworzył na pewno. Także, wie pan, idzie się i wchodzi się. Ksiądz Arczewski zresztą, który też wam mocno kibicował. I rzeczywiście on mnie pokrepał, mówił, wygraliśmy sprawę. I za dwa tygodnie tłumacz mi przysłał list i powiedział tak, cała Hiszpania wie, że ty nie jesteś komunistą i chłopaki też, że chodzicie do kościoła i kościoły są niezamknięte. Niezamknięte, tak jest. Tak było. Wyprzedziliśmy troszeczkę wątki piłkarskie, a ja chciałem jeszcze pociągnąć tą kwestię po pierwszym Mistrzostwie Polski, no bo trochę poprzeczka została podniesiona do góry i ten następny sezon, no trochę, można powiedzieć, nie wyszedł. Zawodnicy byli podmęczeni, bo grali w kadrze. To był ten sezon tych Mistrzostw Świata. Poza tym no, stała się rzecz taka dzisiaj niezrozumiała i kuriozalna, bo zgłoszono drużynę do europejskich pucharów na 4 chyba kolejki przed końcem rozgrywek. I wy byliście wtedy chyba na 5. czy 4. miejscu. Ostatecznie sezon skończyliście na 3., ale w pucharach
Nie graliście. Trochę taki był niedosyt, natomiast powetowali to piłkarze, zdobywając trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Jak pan, niech pan przypomni młodym kibicom, jak wyglądał przyjazd Grzegorza Laty, Jana Domarskiego i Henryka Kasperczaka po zdobyciu tego cennego trofeum. Jest pokazane na zdjęciach. Ja ich witałem. W ogóle to ja byłem u chłopaków na Mistrzostwach Świata. I tam mu nigdzie tego widzieliśmy się, popierałem ich, głaskałem ich, a Grzesiu grał niesamowicie. Jego nie mogli utrzymać. Utrzymać, zatrzymać. Szybkość wrodzona. W każdym bądź razie po mistrzostwach było bardzo fajnie. Zaraz, co to trzeba powiedzieć, że posłał pan samolot do Warszawy. Przylecieli do Mielca Antkiem. Tak, tak. Posłałem samolot, ale tu z lotniska wiozli mnie na wózkach już tutaj. Pełno ludzi, do końca. I rzeczywiście oklaski to już to... Czytałem, że miało być powitanie w Domu Kultury, ale przyszło tak dużo osób, że przenieśliście do hali sportowej. Tak było? Tak było. To jest prawda. No, ruch zamarł w Mielcu. Po prostu zakorkowali ludzie. I z zewnątrz autobusy, z tych Tarnowa, tu z tego, także to przyjechało bardzo dużo ludzi. A całą imprezę później po mistrzostwach to ja prowadziłem na hali sportowej. Jest są te zdjęcia, gdzie rzeczywiście... Jest dużo zdjęć, czy w muzeum, czy w mediach, gdzie no, jest pan tym człowiekiem, takim głównym reżyserem prowadzącym. Lubił pan tego typu imprezy, lubił pan tego typu akademię, miał pan taki dar przemawiania. Pamięta pan, jak to było? To znaczy, to się samo brało jakoś. Ja się nie przygotowywałem, byłem jeszcze sprytny chłopak. To inaczej było w głowie, rzeczywiście. Ja dużo przemawiałem, nie tylko tu do naszych ludzi, ale i na zewnątrz, jak byłem. W każdym razie to nie jest ten chłopak, co był. Ale jest. Najważniejsze, dokładnie. Tak. I w zdrowiu, i oby tak, oby, I rzeczywiście nie miał kto prowadzić tego spotkania z piłkarzami u nas na ten... Bo ono było spontaniczne bardzo. Tak. Dlatego ja nie mogłem nie pozwolić sobie. Złapałem mikrofon i prowadziłem to wszystko. I udawało mi się, bo znałem temat po prostu. I oceniałem ich pracę włożoną, prawda? I oni mnie przez to lubili, chłopaki. Do dnia dzisiejszego mnie lubią. Panie prezesie, potem zrobił się mały, troszeczkę skaczemy jeszcze do tyłu, zrobił się mały problem z trenerami, bo najpierw zachorował trener Konta, potem był trener Książek i w końcu postawiliście na trenera Ziętarę. I to był trener, z którymi świętowaliście raz, że historyczny awans do ćwierćfinału Pucharu UEFA, no i drugie Mistrzostwo Polski. Skąd wybór na trenera z Warszawy? Warszawa, która tak troszeczkę ironicznie na początku patrzyła na to, że gra w Mielcu ze Stalą i przegrywa. I wie pan, zrobiłem błąd, chcę panu powiedzieć. Ale mówi pan o zatrudnieniu Ziętary? Tak, zrobiłem błąd, wie pan. Byli inni trenerzy, na pewno lepsi. Ja się pomyliłem na Ziętarze. On był dobry człowiek, ale na Mistrzostwo Polski to był po prostu dobrze, że miał taki zespół. Prawda? Że bez trenera mogli grać. Czyli można było wygrać więcej. Więcej, tak. Mm. Taka jest prawda. Czego szkoda? Ja załatwiałem Ziętarę. Półfinału Pucharu UEFA, czy wygranej z Realem Madryt? Proszę? A czego szkoda bardziej? Realu Madryt czy Hamburga? Realu Madryt. Tak, Realu Madryt. Tak mało brakowało i tam jak żeśmy byli, proszę pana, myśmy grali mecz w Walencji był mecz. Proszę pana. Bo kibice Realu narozrabiali trochę w tamtej epoce. I wie pan, w czasie edycji przerwy ja siedzę z Bernabe u góry, idę o kibice i plują w naszym kierunku. I siedzi nasz tłumacz, hrabia Krakowski, który tam uciekł. I też się coś ciekawie czuje, ale speaker ogłosił, on mówi do mnie: Edward, plują do niego, o nim kłopot zrobił królowi. Ty się nie masz, przeprosili was. No i tak było. Tak było. No, ale był mecz też świetny, też dobry mecz. Gdyby zagrał Andrzej Szarmach?
Proszę? Gdyby zagrał w tym meczu Andrzej Szarmach. Proszę pana, i między innymi, nie, niech pan posłucha, łapał on Szarmacha i mówi tak, ja mówię, panie prezesie, Szarmach chce do Mielca przyjść. To dlaczego go nie bierzecie? Reczek. Ja mówię, no bo nie chcą mu dać zwolnienia. Nie chcą mu dać. Za telefon zadzwonił do Wyry. I proszę dać Szarmachowi zwolnienie. Za takie pieniądze, jakie są w regulaminie. Zaczął tam coś gadać i mówi, proszę pana, polecenie pan dostaje, chłopak musi grać, a nie stać z boku. I się umówiłem z nimi, wie pan, przyjechał do PZPN-u on i prezes ruchu. Inny prezes ruchu i... Górnika. Górnika. Mhm. Górnika i ruchu. Mhm. Obydwa przyjechali, Czcionka i on. No, Czcionka wtedy chyba ministrem jeszcze był. Ministrem, tak, hutnictwa. Wiceministrem. Ministrem hutnictwa był. Wysoko postawiony tak. Był człowiekiem sfer rządowych. I proszę pana, pojechałem do tego, bo umówiliśmy się, żeby ja się spotkam z nimi. I czasy Edwarda Gierka, to też musimy przypomnieć. Tak. I proszę, tak, tak. I proszę pana... Trudne czasy, wbrew pozorom. Trudne. I ten minister mi mówi tak, proszę pana, to tylko ubowcy tak mogą załatwiać sprawę. On mi tak mówi. A ja mu mówię, panie ministrze... Zabolała pana to. Ja mówię, panie ministrze, pan wie o tym? Nie wie pan, że ja mam brata rodzonego w Ameryce? Że tam byli rodzice i tam się urodził i tam został? A on tak patrzy na mnie, wie pan, złośliwie. I z tego brata musiał się pan tłumaczyć swego czasu. Tak. Ja mu powiedziałem, proszę pana, ja przez pół roku się meldowałem u nas na komendzie, że miałem brata. I jego załatwiłem całkowicie. I dalej zabolało to pana? Proszę? Zabolało pana to, co powiedział o tym ubowcu? Tak, no, tak, wie pan, musiałem mu to powiedzieć. No od razu go zatkałem, wie pan, że ja... On był ministrem, to chyba zdaje sprawę z tego, tak policzyłem. No i był też elementem tego rządu, więc no tak. W ustach jego takie słowa są. I proszę pana, dalej mi zwolnienie, damy zwolnienie, ja podziękowałem, wyszedłem na pole, wie pan, na podwórko, ja patrzę, a zwolnienie jest dzień po meczu z Realem. Pan sobie wyobraża? I poszedłem do Reczka, pojechałem. Mówię, popatrz pan, jak to można zrobić, tak, popatrz pan, dzień po meczu dalej. A on popatrzył na mnie i mówił, panie Edwardzie, dacie sobie radę, już nie będziemy się rozrabiać. Już nie, po prostu nie chciał się chłopina włączać. I Szarmach siedział na trybunie, nie grał. Przez nich, wie pan, przez Śląsk. Takie były czasy, no takie wszystko przeżywałem, wie pan, i załatwiałem. No. Szarmach mówi, to jak pan załatwił? No mówię, jak? No. To nie takie proste było, tak samo z Domarskim, jak i ale załatwiłem i później grał. Szarmach dużo pomógł Stali Mielec później, ale no nie osiągnął tego, co chciał, tak. No nie było już tego Mistrzostwa Polski. Otóż to, a ten ja liczyłem, że w Realem zagra. Mógłby być takim dla niego no, naprawdę ciekawym doświadczeniem. Ja liczyłem, że w Realem zagra i wszystko robiłem, żeby zagrał po prostu, prawda, tak załatwiałem. No, nie. Ale nie był to łatwy zawodnik później, jeśli chodzi o prowadzenie się w Stali Mielec. No, różne rzeczy, później był konflikt z trenerem Pawlikańcem. Proszę pana, to Pawlikaniec był nie do różnego trenera, wie pan, nie. Tak prowokacyjnie trochę pytam. Proszę pana, Pawlikaniec go odsunął do drugiej drużyny. I on przychodzi do mnie, mówi, panie prezesie, mam grać w drugiej drużynie, to pan mnie po co tu już do Mielca ściągnął? Ja nie rozumiem, bo nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle. I poszedłem do Pawlikańca i rozmawiam z nim, jak to może, proszę pana, jak może pan wskazać człowiek, żeby Szarmacha wrócić do drugiej drużyny, to przecież to jest przestępstwo. Tak? Mówi, to ja rezygnuję, to niech pan napisze podanie. Napisał podanie i zrezygnował. I ja mu podpisałem. No ale i Szarmach grał później. Trenerzy go wstawiali. Tak, tak, do, prawie do 80 roku i tych bramek naprawdę I ja się też pomyliłem dużo. Właśnie na tym trenerze, chcę panu powiedzieć, też się pomyliłem. Ja go też załatwiałem, wie pan. A jak to było z przyjściem właśnie Konstantego Pawlikańca? Bo mówiło się, że tutaj no, trener Strejlał miał dużo do powiedzenia i podpowiadał wam i oferował to znaczy, trenera Pawlikańca. Nie, proszę pana. Ja nie wiem, jak Pawlikaniec nam wpadł, kto go sugerował. W każdym razie
chłopaki nie chcieli Strejlała. Wie pan? Bo go znali z reprezentacji. Mm. I do mnie przychodzili, mówią, panie prezesie, jak pan szuka trenera jakiegoś innego? No, także Strejlała nie chcieli chłopcy. Czyli był Andrzej Strejlał jednym z kandydatów. Przewijał się, tak. No i trafiło się na... No, panie prezesie, trener Strejlał to jeden z trenerów, którzy przegrali w Mielcu i to 0-6 chyba z Legią. Tak. On o tym wspomina czasami na spotkaniach. No takie były czasy właśnie. No. No a w każdym razie uważam, że decyzje podejmowałem dobre w tych sprawach. Ale Andrzej Szarmach w swojej książce trochę skarżył się, że też nie chcieliście go wypuścić z Mielca. Nie, no... Nie chcieliście mu paszportu dać wyrobić. Musiał jakieś swoich szukać znajomości. Że był tak dla was cennym piłkarzem, że działacze nie bardzo go chcieli z Mielca wypuścić. Ja tego sobie nie przypominam, chcę powiedzieć. Może z samej sekcji, z kimś tam, ale... Nie przypominam sobie, żeby opór jakiś był na temat Szarmacha. No a może był. No, nie wszystkie rzeczy pamiętam też, jak to było, prawda? Ale może nie chciałem się zgodzić, bo tyle kłopotów było z załatwieniem sprawy. Szarmach i Domarski to miałem kłopoty rzeczywiście. No ale dzięki władzom wszystko się załatwiło. Panie prezesie, kończąc ten wątek infrastruktury w klubie i jakby tworzenie wspaniałego ośrodka, no wszystko było. Stadion, trybuny dwupoziomowe, hala piękna, zaplecze pod trybunami, nowe szatnie, odnowa biologiczna, boiska treningowe. Brakowało tylko świateł. Skąd pomysł na światła i jak to ja na tej inwestycji? Z Reszkiem też uzgodniłem, tylko że później się on nie mógł wszystkich pieniędzy dać. I 12 milionów na światła dał też. I zrobiliśmy światła. Proszę pana, także to było później. No, 2 lata chyba później. 79 rok. Tak. Mhm. Myśmy z UKS-em, zdaje się, grali wtedy. Tak, z UKS-em. Tak, masz z UKS-em. Tak, przy światłach już. Mhm. W każdym razie... Kupę pieniędzy też dał na światła. I tartan. Światła i tartan żeśmy zrobili. Także wie pan, zrobiło się kupę porządnych rzeczy dla klubu. Ale miałem po prostu poparcie. Ten Reszek mnie popierał, wie pan, i bez niego to bym tego nie załatwił. Wróćmy jeszcze do spotkania z Realem Madryt, bo tak mieliśmy trochę więcej czasu poświęcić na to spotkanie. No, losowanie wiadomo, już było wiadomo, że to będzie historyczny moment dla klubu, bo ten zespół, ta drużyna była, no, cieszyła się taką estymą, można powiedzieć, jak teraz. No i ktoś wpadł na pomysł, żeby ten mecz wam zabrać. Ktoś wymyślił, że być może lepiej będzie, bo to dobro narodowe, żeby zagrać na Stadionie Śląskim. No niespodziewanie znowu przybyło wam zmartwień. Musieliście o ten mecz zawalczyć. O który pan mówi? O Real Madryt. Nie, ja nie znałem tego tematu w ogóle. Przyznam się panu. Gadali wszyscy dookoła, ale ja tego tematu w ogóle nie znałem. I że chcieli zabrać Ślązacy ten mecz na stadion. Ja nie znałem tematu. Temat był z Warszawy, można powiedzieć, ale Stadion Śląski był największy w Polsce tak, wtedy. Tak, ja wiem, ale ja nie znałem tego tematu i do mnie doszły później, później się dowiedziałem, ale nie zawiera. Ale jakieś telefony były i nawet oferty finansowe dla was, bo tak nawet czytałem pana jakieś wypowiedzi wtedy w archiwalnych nowinach. To znaczy, żeby ten był mecz... taki wywiad i ja powiedziałem, my robimy wszystko, żeby trybuny były w Mielcu i żeby mecz był w Mielcu, bo na tym nam zależy. I tyle. I więcej już do mnie nikt nie przyszedł. A były dyskusje jakieś, rzeczywiście. Dzwonili do dyrektora Ryczaja, dyrektor i odesłał do mnie. Także były takie propozycje. Tam gdzieś i Śląsk rzeczywiście gęsto na ten temat gadał, żeby tam mecz odbyć. Ale ja nie wyraziłem zgody, ja trybuny robiłem. No, trybuny już były gotowe. Tak, wtedy trybuny już były zrobione.
Panie prezesie, a jak pan wspomina przyjazd samego Realu, to ich podejście do treningów, nawet do diety, do jedzenia, no to był zupełnie inny powiew profesjonalizmu niż tym, co znaliśmy. Ja byłem trochę obity z tymi rzeczami z zewnątrz. Wziąłem dietetyka od nich, bo mieli. Wziąłem kierownika restauracji. I poustalaliśmy wszystko, i tłumacza, poustalaliśmy wszystkie menu, jakie mają. I nic nie brakowało, proszę pana, wszystko było. No, sałatka w Mielcu nie brakuje. Jednak to złośliwie było zrobione. Poustalaliśmy wszystko i z menu miałem problem z głowy, bo wszystko było poustalane. Ale jedzenie było takie, jak dietetyk Realu Madryt sobie zażyczył. I tak jest, on co ustalił, on się zgodził na wszystko, także to była jego sprawa, prawda? I nie było problemów żadnych. Nie było łóżek piętrowych i ten, jak trener odjeżdżał, przyszedł do mnie, wziął mnie za rękę. Miljanić, bo to ten Miljanić, sam trener, który Miljanić. Wcześniej pracował i z i podziękował mi, mówi tak, nie liczyłem, że tak nas pięknie przyjmiecie. Podziękował nam. No, także takie były końcówki. A niech pan jeszcze opowie i przypomni, no bo dzisiaj, jeżeli jakiś zespół gra w pucharach, no to musi się do tego meczu przygotować. Więc no jest internet, jest 1000 programów telewizyjnych, każda liga jest dostępna w telewizji, można obejrzeć mecze. No a żeby podglądnąć Real Madryt, musiał pan wysłać dwie osoby do Hiszpanii. Trener Czylok chyba jeździł podglądać. Tak, był Czylok i ktoś jeszcze, już nie pamiętam, kto to był. W każdym razie obserwowali mecz, rzeczywiście. No i trenerowi tam wszystko przekazali. To była kosztowna wycieczka na tamte czasy. No pewno, że tak. Samolot, w dewizach tak zwanych. W dewizach i samolot trzeba załatwiać. Także ja nie pamiętam już dokładnie, Czylok z kimś był. Czylok sobie zażyczył kogoś. W takim działaczy chyba był. Tak. I pojechali, no i tam już trenerami, ja się już tymi rzeczami technicznymi nie zajmowałem, bo to już trenerów sprawa jest, prawda? Bo zresztą ja się na tyle nie znałem, a nie mogłem tak doradzić w technicznych sprawach. Ale w każdym razie dobrze było. Grali fajnie, ocena była bardzo pozytywna zespołu i tam, i tu. I wydaje mi się, że na Mistrzostwach Świata Mielec się nie wywrócił, po prostu nie wywrócił się, umocnił się raczej. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak. No i w 78 roku za kadencji Jacka Gmocha tych piłkarzy z Mielca było już czterech. Kadrze. Był Zygmunt Kukla jeszcze, no i Andrzej Szarmach, który już wtedy reprezentował barwy Stali Mielec. A tak już zamykając powoli naszą rozmowę, był taki epizod, w której Grzegorz Lato tam coś zasugerował, że chciałby opuścić Stal Mielec. I też wtedy działacze stanęli na wysokości zadania. To znaczy, To było w okolicach Mistrzostw Świata w 1974 roku. Przyznam się panu, że Grzesiu z tym do mnie nie przyszedł. Absolutnie. Słyszałem, że tam coś gadał, że chce odejść, ale ze mną nie było kontaktu żadnego. Także on w zasadzie to ze mną się liczył, bo to taka prawda. Może nie miał śmiałości? Może. No w każdym razie ja tego tematu nie znałem i nawet nie próbowałem się go pytać. Wie pan, co będę przypominał. Także wytrwał do końca. Później dopiero wszyscy chłopcy pojechali. No to już wtedy po ukończeniu 30 lat to... Ale wie pan co? Mistrzostwa Świata w 76 roku. Czwartym. Przepraszam, w czwartym. W 74. Zbulwersowały mnie i całą działalność. Chłopaki się dowiedzieli, ile zawodnicy zarabiają. Tak naprawdę. Jak przyjechali, przyszli do mnie. Mówi, panie prezesie, my jesteśmy biedaki w stosunku do tych chłopaków, co zarabiają takie dwa razy więcej od nas. Wie pan, zaczęły się kłopoty. A wie pan, że Grzegorz Lato tam w Niemczech miał propozycję pozostania w Niemczech
i reprezentowania jednego z klubów. Wiązałoby się to oczywiście no, z rezygnacją z gry w reprezentacji, no i takim trochę ostracyzmem, ale taką ofertę mu zaproponowano. Tak, ale no, stało się jak się stało, prawda? No. I Kasperczak, tak, no wszyscy mieli propozycję, prawda? I też odszedł, żegnałem go na stadionie Kasperczaka ze łzami w oczach oczywiście i on płakał i ja. Tak, świetny zawodnik, świetny zawodnik. No pozostaliście w kontakcie, bo później Henryk Kasperczak zapraszał was na turnieje do Francji. Tak, tak. Co też nie każdy zespół z Polski mógł tam się wybrać. Tak, to jest prawda. I pamięta ta, do dnia dzisiejszego. I na święta dzwoni i życzenia składa także on i Erik Hanzel, taki był obrońca. Tak jest. Tak. W Kanadzie chyba. Tak, w Kanadzie. Przebywa. Także mam taki kontakt mamy koleżeński. Były to czasy. Panie prezesie, lata 80. się zaczynają i trochę inna epoka się zaczyna. Absolutnie. Stan wojenny. Mimo wszystko. I jakoś ten sport i ten klub na takim poziomie, na którym już nas przyzwyczailiście, trzeba było dalej prowadzić. Było trudniej chyba. Wie pan, to lepiej, żeby nie nagrywać, ale coś panu powiem. Co się stało w latach 80. Ryczaj mnie zdjął z prezesa. Tyle człowiek zrobił dla klubu i dla mnie. I 84 rok. Tak. I dał Mądrackiego, swojego kolegę. Ja też byłem przyjacielem. I popsuła się cała sprawa. Była się rewolucja na zakładzie, wie pan, okropna. Na egzekutywie Komitetu Zakładowego się sprawa oparła. Bo on się bronił, że go chcą zdjąć, a Mądracki mu pomoże. I zrobił go dyrektorem za tyle lat klubu, wie pan, dyrektorem Fabrycznego Klubu Sportowego. Ja byłem wiceprezesem. I działacze, wie pan, zrobili rewolucję straszną. I na egzekutywie postawili sprawę Ryczajowi i powołał mnie na głównego specjalistę do spraw socjalnych w zakładzie. Zrewanżował się tak. Ale proszę pana, ja to mówię niezłośliwie o Ryczaju. Bo on cały czas dobrze ze mną pracował, ale jakieś głupstwa człowiek w życiu robi, prawda? I zrobił to źle, naprawdę źle. Wszyscy działacze odczuli, ja też. Mnie uderzyło okropnie, bo odsunięty zostałem. No i początek lat 80. to taki ostatni mały sukces, trzecie miejsce i znów gra w pucharach. Mecz z Lokeren. Tak. Wszyscy się spodziewali, że Grzegorz Lato przyjedzie, ale tuż przed tym meczem zmienił barwy klubowe i przeniósł się do Meksyku. Ale to był taki, no, pożegnanie z pucharami europejskimi. Tak, pożegnanie z pucharami było. No, w każdym bądź razie, no, lata, koniec 60., 70. były dla klubu i dla Mielca wspaniałe. Wspaniałe. Panie prezesie, mówił pan przed chwilą, jak pan był w Niemczech na mistrzostwach, zastanawiał się, czy doczeka pan, że będą pełne sklepy w Polsce, że będzie dużo samochodów. No doczekał pan tych czasów, ale jednocześnie w tym samym czasie doczekał pan sytuacji, gdzie stadion prawie się zawalił, a drużyna spadła i grała w czwartej, a momentami nawet w piątej lidze. Bolało wtedy. Ale tak, to jest prawda. To jest prawda, i te trybuny, takie trybuny tyle milionów kosztowały, prawda, i dla Mielca piękne trybuny, można było szlify zrobić przy tych trybunach, siedzenia można było zrobić, wszystko, ale wie pan, 30 lat się nic przy tych trybunach nie robiło, no trudno. Żałuję człowiek, ale nic nie pomoże, mogę tylko pożałować, prawda, że się zrobiło i rozwaliło się, no po prostu. Panie prezesie, i rok 2020, po tych 24 latach, jest mecz, w którym Stal Mielec walczy o awans znowu do Ekstraklasy. Pan jest na trybunach, samolot odrzutowy nad stadionem. Zakręciła się łezka wzruszenia. No, tak, tak się zrobiło przyjemnie i przykro. Przykro jakoś, że nie jestem tam między tymi ludźmi, że nie działam, kurczę, tak, tak głupio jest człowiekowi, bo tyle się zrobiło, nie? No ale przeszło wszystko i to mnie to najbardziej zabolało, wie pan, że trzeba było rozebrać trybuny, proszę pana, rozwalić, bo
tylko pieniędzy kosztowało. I tyle mi się nachodził, żeby to, wie pan, zrobić. No ale inni rozwalili. No i był piękny obiekt, jeden z najładniejszych w Polsce na tamten tak. czas. Tak, i proszę pana, to do mnie dotarło, że to za komuny było zrobione. Pan sobie wyobraża numer? To myśmy zrobili. No, nas opisali, że nie jesteśmy w Hiszpanii komuchami, a tu nas zrobili. Panie prezesie, tak już kończąc naszą rozmowę, jak pan myśli, kilka meczów zostało do końca sezonu. Myślę, że będzie dobrze na koniec. I... Obawiam się, wie pan. W tej sytuacji, jaka przegrywają, popatrz pan, co się dzieje. 3-1 przegrali mecz. Mecz do wygrania. No i obawiam się, wie pan, bo dobry ten prezes jest i rzeczywiście chodzi, chłopaki chodzą, ale to nie są te warunki. Muszą, no inna sytuacja jest zdecydowanie. Muszą żebrać, tak. Ja miałem pieniędzy dopiero. Ale jakby teraz parę słów otuchy od prezesa legendy usłyszeli, myślę, że na najbliższy mecz byłaby to mobilizacja. Wie pan, ja się wybieram. Ja się wybieram, bo tam mam izbę pamięci. Od czasu do czasu tam przychodzę. To jest ta książka tak właśnie. Tak jest. I wybieram się właśnie do tego, do trenera i do zawodników parę słów im powiedzieć i pocieszyć ich. Tak zrobię. Wie pan, tak zrobię. I powiem im, że ja to przeżyłem i cieszę się, że za was też przeżyję. Na kolejnych 83 lata Stali tak. Mielec. No, tak. Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, jakby pan miał swoim następcom dać radę. Wiadomo, że pracowaliście w innych czasach, są inne problemy, ale co taki organizator, prezes, menadżer powinien mieć? Jakie są najważniejsze cechy, żeby osiągnąć sukces w sporcie? Po pierwsze, dobrzy zawodnicy, sprawdzeni zawodnicy, dobry trener. Od tego trzeba zacząć. Od tych ludzi, co wyniki robią, prawda? Prezes może pieniądze załatwiać, wszystko i tak dalej, ale na boisko nie wyjdzie. I po prostu od trenera trzeba zacząć. Czy on się po prostu nadaje? Ja nie wiem. Ja tylko ogólnie mówię, prawda? Może się nadaje. No i oczywiście z zawodnikami. Kto się nie nadaje, trzeba go usunąć i szukać mu dobrego po prostu. Ja tak robiłem. Pieniądze nie są najważniejsze. Proszę? Pieniądze, choć ważne, nie są najważniejsze. Nie najważniejsze. Trzeba na końcu o pieniądzach też powiedzieć, bo to tak nikim nie było, że będą za darmo grać, prawda? Trzeba im też powiedzieć, słuchajcie, za to, że wy będziecie wygrywać i zdobędziecie mistrzostwo, to dostaniecie pieniądze. Teraz jest kłopot z tymi pieniędzmi, to co wiem. Tak. Ja nie miałem takich problemów. Nie miałem. To jest niestety taka cecha naszego regionu teraz, że tych pieniędzy tutaj na sport profesjonalny brakuje, dziękuję. Szczególnie w takim mieście jak Mielec. Panie prezesie, dziękuję pięknie. Było bardzo miło powspominać i moglibyśmy tak jeszcze siedzieć i rozmawiać godzinami, ale myślę, że była to bardzo, bardzo miła, fajna rozmowa dla naszych kibiców w ramach cyklu Stalowe Wspomnienia. Dzisiaj naszym gościem był legendarny prezes FKS Stal Mielec w latach 1967-1984, pan Edward Kazimierski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No i to jest, jeszcze wie pan, że o tym terytorium, o terenie, o tych pieniądzach, które pozałatwiałem, wie pan, to nie chciałem się chwalić, tylko tak było, wie pan, to jest prawda. No, bo się tam podszywają, że wie pan, kto inny załatwia sprawę. Zgadza się. Dziękuję tak. pięknie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.